Dzień dobry, witamy Was smacznie w magdalenkowych frykasach przedświątecznie, pan operator i... Pani kuchareczka. Tak jest. Kochani, dzisiaj będziemy robić te małe, co w tym poprzednim filmie Wam mówiłam. Mamy już farsz do kapusty zrobiony. I będziemy ten farsz z kapusty wkładać w takie małe kawałki ciasta drożdżowego. U nas w domu nazywało się to kulebiak i mama to robiła, zawijała tak jak makowce się zawijało. Ja zawijam w przeróżne frykasy, przeróżne kształty. Jest to choinka i kwiatek i taki właśnie makowiec. Czego to ja nie robię? No ale dzisiaj przypadło, żebym pokazać Wam, jak zrobię małe paszteciki wigilijne do barszczu. I myślę, że Wam się to spodoba, bo to jest naprawdę pyszne. To jest danie wschodnie w ogóle. Kulebiaczek to ten farsz do kulebiaczka, to jest kapusta, grzyby identyczny. To jest właściwie ten sam, który robiliśmy w poprzednim filmiku do pierogów. Chciałam tylko powiedzieć, że ja pójdę na skróty, ponieważ ja mam ten sam farsz. W związku z tym skrócę Wam, nie będzie tyle gadania, pokażę jak ja robię ten farsz, natomiast rozgadam się pewnie przy lepieniu, robieniu ciasta drożdżowego. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że moje ciasto drożdżowe to jest takie ciasto, które wkłada się, wszystko się wkłada do miski, miesza się i ono jest idealne. Idealne jest też dlatego, pomijam fakt, że jest pyszne, to idealne jest z tego samego powodu, z którego idealne było to moje ciasto na pierogi, bo nie muszę podsypywać mąką, ono jest elastyczne i takie, no takie akuratne do tego, żeby rozwałkować je właśnie tak, bez mąki, bez podsypywania. Dosyć gadania, zabieramy się do roboty. Gotowi na przepysznościowo przepyszne paszteciki wigilijne do barszczyku albo do zupy grzybowej, jak tam? A właśnie, napiszcie mi w komentarzu, jakie zupy się u Was je, czy grzybowa, czy barszczyk na osobistym zakwasie. Poproszę o komentarze. Przy okazji, jak jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, poproszę, łapkę w górę też poproszę. No i tak jak zawsze piszcie, dużo piszcie, bo ja lubię dużo czytać. No to co, panie operatorze? Proszę panią, pani ma idealne ciasto, idealny farsz. I mam idealnego męża. Być może, a przede wszystkim idealnego operatora. Tak jest, ty jesteś przede wszystkim, nie, ja mam idealnego przede wszystkim męża. Przy okazji operatora, dosyć gadania. Dramaty! Zaczynamy od ciasta drożdżowego. Do miseczki wlewam 250 ml letniego mleka.
Do mleka wrzucam całą kostkę, czyli 10 deko drożdży. I do tego wsypuję taką 3/4 dużej łyżki i mieszam. Proszę pamiętać, że tutaj ma być letnie mleko. W żadnym wypadku nie może być gorące, bo jeżeli dolejecie gorącego mleka, to wtedy drożdże się zaparzą i nie będzie drożdżówka. Nie urośnie. Dobrze, to już jest prawie. Odstawiam. Do miski wrzucam 3 całe jajka. Wsypuję taką tyle samo co cukru do zaczynu, tak trochę więcej niż pół łyżki. Tylko zobaczcie, ja mam taką dużą przedwojenną łyżkę. To nie jest taka łyżka jak teraz są, malutkie. Tutaj mam kilogram mąki tortowej i tu mam olej. Jeżeli chodzi o tłuszcz, to można dać tutaj masło. Masło normalne, takie 82-83%. Tłuszczu. Natomiast oleju 210 gramów. Muszę powiedzieć, że ja od momentu, kiedy... Znaczy ja czasami używałam oleju do ciasta drożdżowego, ale nie zawsze. Natomiast w tej chwili przekonałam się, właściwie nie musiałam się przekonywać, bo olej jest bezwonny i olej powoduje, że to ciasto drożdżowe jest dłużej świeże. Więc ja to już teraz tak... Drogie masło, to używam olej. Tu będę kręcić i będę wrzucała na przemian olej i mąkę. I z tymi jajami muszę to ukręcić. Proszę zobaczyć, mój zaczyn zaczął już pracować. Bąbelki się pokazują, taka delikatna pianka na nim jest, to znaczy, że drożdże już pracują. I teraz cały czas kręcąc robotem będę dodawała zaczyn i drugą połówkę mąki. No i proszę Państwa, wyjmujemy. Ciasto jest bardzo dobrze wyrobione. A dlaczego jest dobrze wyrobione? Bo jak je wyrzucę na blat, to miska jest całkowicie czysta. Ale myć i tak trzeba. Teraz połączę to ciasto. Przykrywam ściereczką i niech one sobie tutaj trochę odpoczywając rosną. A ja Wam pokażę, co będę robiła z farszem. Ponieważ przy pierogach została mi kilkakrotnie zwrócona uwaga, że nie mówię o tym, żeby farsz przecedzić. No to teraz Wam mówię. Przecedzam farsz. Kładę na sitku, ono się cedzić będzie samo. O, i to zostawię. Niech to tutaj samo istnie. Skapnie. Grawitacyjnie, proszę. O tak, grawitacyjnie, może trochę... Też nie kapie. A jednak. Nie kapek. Tak, nie będę tego już naciskała, bo ja chciałabym, żeby to było takie trochę wilgotne, bo jak będę przyciskać, to będzie farsz za suchy. Odstawiam, a tę kapustę będzie jadł na Wigilię pan operator, który uwielbia kapustę z grzybami. Podaję Wam proporcje na 1,5 kg kapusty, 40 gram grzybków. Myślę, że to jest wystarczająca ilość. Muszę Wam powiedzieć, że ja lubię kapustę czuć i nie chcę, żeby kapusta zdominowała grzyby, a grzyby zdominowały kapustę. Proszę pamiętać, że ta kapusta gotowała się też w wywarze
z grzybów suszonych. Więc tutaj myślę, że taka proporcja, jaką podaję, jest w miarę wyważona. Natomiast jeżeli chcecie dać więcej grzybów, nic nie stoi naprzeciwko. To jest po prostu moja propozycja, a jak macie, jak was stać, jak chcecie, jak lubicie, to dajcie grzybki suszone w ilości większej. Teraz czekam, aż tutaj mi się to ciasto tak pomału odpocznie i wyrośnie. Tu się cedzi, zobaczcie, jak tutaj już się ładnie odcedziło. A my z panem operatorem idziemy tymczasem na kawkę. Jeżeli macie ochotę tą kawkę nam postawić, to zapraszamy, link w opisie. Tymczasem ciasto odpoczęło, ja też. Kawka była dobra, dziękujemy. I teraz każdą z tych kul pokroję na 16 części. Ojej, aż 16? No. A. I na pół. To jest 1/8 na razie. Tak. I na pół. 1/16. No i teraz nakładam farsz, zawijam tak jak pieróg. Spory ten pieróg. A bo to są paszteciki, a nie pierogi. Pyk, pyk, pyk. Jak to pan operator mówi? Warkoczem go. I tu mi zostaje, jeszcze zakręcę taki pypeć. O. Proszę pokazać, co nam wyszło. Ho, 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 proszę państwa, ależ jaki kształtny ten pieróg. No. Odkładam na blachę. O, jedne mniejsze, drugie większe. I tak do skutku. I tak do skutku. Tak jest. Wszystkie przygotowane kawałki ciasta. Tak jest. Już to jest dobry moment na to, żeby włączyć piekarnik. Jak ja się z tym wszystkim uporam, to będziemy piec. Ale zanim jeszcze, to chciałam wam powiedzieć, ja będę piekła w tym urządzeniu. To urządzenie to jest mikrofalówka, uwaga, z funkcją piekarnika. Czyli ta funkcja piekarnika to jest piekarnik z termoobiegiem. On zużywa mniej prądu, bo jest mniejszy ten piekarnik. I to, że to jest urządzenie, które jednocześnie jest mikrofalówką, to nie znaczy, że piecze jako mikrofala, tylko piecze jako piekarnik. I teraz chciałabym się inżyniera zapytać. Inżynierze, wytłumacz naszym widzom, którzy mają problemy z tym, co to jest, bo faktycznie piszecie mi, co to jest mikrofalówka z funkcją piekarnika. Proszę państwa, to są trzy urządzenia w jednej obudowie. W jednej obudowie znajduje się zarówno nagrzewacz mikrofalowy, spirale grzejne z nadmuchem i jeszcze jest funkcja rusztu, to znaczy spirale grzejne, ale już nie z nadmuchem, ale wystające, które przybliżają się do pieczonej potrawy. I tak naprawdę wybiera się którąś z tych trzech funkcji, nigdy dwie i nigdy trzy naraz. Albo to jest po prostu piekarnik, albo to jest po prostu mikrofalówka, albo też jest to po prostu ruszt. W związku z czym tak naprawdę to jest po prostu dzisiaj mały piekarnik. Tyle słowem o tym urządzeniu. Mam nadzieję, że tych, którzy o to pytali, usatysfakcjonowałam. Ja teraz tutaj będę sobie robić zaświstaka i zawijać. Do zobaczenia, jak będziemy piec tymczasem. Do pojemniczka wlewam łyżkę mleka i jedno żółtko. Mieszam. Teraz tym pomaluję wszystkie moje, znaczy część. Bo tu, zobaczcie, przełóż, tu. Widzicie, jakie rumiane kulebiaczki?
paszteciki wigilijne do barszczu. Ja lubię takie rzeczy robić, bo o te każdy jest inny, nieregularny, to widać, że to jest robota, manufaktura domowa. Ręczna robota, prawdziwa cepelia. Cepelia, tak jest. Czarnuszka. Piekarnik się właśnie skończył grzać. Temperatura 180 stopni i będę je piekła przez 20 minut. I do tego jeszcze posypię sezamem. Kochani, jak widzicie, ja już mam pełen talerz pięknych kulebiaczków. I to są właśnie paszteciki wigilijne do barszczu wigilijnego. Chciałam powiedzieć dwie rzeczy bardzo istotne. Pierwsza rzecz to jest taka, że jak zrobicie to ciasto drożdżowe i wyda wam się, że ilość jest za duża tych pasztecików, to możecie połowę albo część tego ciasta zamrozić. Potem wyjąć i macie gotowe ciasto drożdżowe. Sprawdziłam. W takiej postaci, jak to jest, upieczone, one są gorące, znaczy ten jest akurat ciepły, ale tutaj są jeszcze gorące. One muszą wystygnąć. Proszę je położyć na tacce i do zamrażarki. I w ten sposób Michał uwielbia takie paszteciki, jak ma ochotę, to sobie zawsze uszczknie. Ale ja będę to podawała na Wigilię. Wystarczy tylko wyjąć do piekarnika i one się cudnie odmrożą. I jeszcze będą ciepłe. Mam nadzieję, że moje paszteciki wigilijne do barszczu wam się spodobały i że będziecie takie rzeczy robić. A jeżeli macie przepisy na inne paszteciki wigilijne, bardzo proszę napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie poznam, może jakiś nakręcę, bo no, to są takie fajne rzeczy. Ja przyznam się szczerze, że z kapustą i z grzybami robię raz do roku. I cały rok czekam na nie. Panie operatorze, idziemy, nie? Tak, życzymy wam smacznego. Ale to dopiero w Wigilię. Pychoty nad pychotami. Teraz to już mówimy do widzenia.